na co stać było pisarza koronnego i marszałka na dworze króla Stanisława Augusta. Jakimi furami bujali się podzielni, bogaci panowie. Dlaczego salon w jednym z najciekawszych zamków Wielkopolski nazwano pokojem skazańców. Jak wygląda najsłynniejsza biała dama Polski oraz czy pod patetyczną nazwą może kryć się ciekawy obiekt? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym filmie. Będąc w okolicach stolicy Wielkopolski, warto zajrzeć do Rogalina i obejrzeć niezwykle okazały pałac. Jak doszło do stworzenia tego architektonicznego cacka? Otóż w XVIII wieku pisarz koronny, późniejszy starosta generalny Wielkopolski i marszałek na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Kazimierz Raczyński, postanowił wybudować okazały pałac. Któż bogatemu zabroni? Na początku lat 70. XVIII wieku powstało regularne, późnobarokowe założenie pałacowo-parkowe, które przetrwało do dziś w pierwotnym kształcie z nieznacznymi zmianami. Pałac składa się z głównego budynku i połączonych z nim dwóch oficyn bocznych. Wzdłuż dziedzińców usytuowano drewutnie, stajnie, powozownie i dworskie czworaki. Za pałacem rozciąga się ogród z zamykającym go od zachodu kopcem widokowym. Ważny moment w dziejach rezydencji wiąże się z działalnością Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i jego żony Róży z Potockich, którzy w końcu XIX wieku przeprowadzili szeroko zakrojony remont pałacu. W 1910 roku powstał budynek galerii, w którym Raczyńscy udostępnili gromadzoną przez niemal 40 lat kolekcję malarstwa europejskiego i polskiego z przełomu XIX i XX wieku, uznawaną przed II wojną światową za najlepszy zbiór malarstwa współczesnego na ziemiach polskich. Pałac w Rogalinie przez wieki zachwycał i inspirował. Doskonałe położenie oraz niezwykła architektura przyciągały sławetnych gości. Wśród nich byli m.in. Józef Mehofer, Jacek Malczewski czy Henryk Sienkiewicz. Podczas II wojny światowej pałac był siedzibą szkoły Hitlerjugend i na całe szczęście nie ucierpiał podczas działań wojennych. Bezpośrednio po wojnie przez kilka lat stał pusty. Szczęśliwie nie spowodowało to zniszczenia jego architektury. Nastąpiło natomiast znaczne rozproszenie oryginalnego wyposażenia. Ostatnim akordem działalności Raczyńskich w Rogalinie było przekazanie całego zespołu do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz założenie Fundacji imienia Raczyńskich, która funkcjonuje do dziś. Najważniejszym elementem wycieczki po zespole pałacowo-parkowym jest zwiedzanie wnętrz głównej części pałacu. Zabytkowe pomieszczenia zostały mozolnie odtworzone w kształcie, jaki nadali im kolejni właściciele obiektu.
Pałac Raczyńskich w Rogalinie otoczony jest przepięknym rokokowym ogrodem i parkiem. Znajdują się tu również liczne pomniki przyrody, w tym popularne dęby Lech, Czech i Rus. Swoją nazwą nawiązują one do legendy o trzech braciach dających początek Polsce, Czechom i Rusi. Wiek zabytkowych dębów oszacowany jest na około 700 lat. Park i pałacowe wnętrza to nie jedyne atrakcje turystyczne. Osobno możemy zwiedzić również galerię obrazów, powozownię, w której zobaczycie paradne zaprzęgi stanowiące ważną część ceremoniału dworskiego oraz rekonstrukcję londyńskiego gabinetu prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Zamek w Kórniku to jedna z najciekawszych i najwspanialszych romantycznych rezydencji okolic Poznania. I jeden z tych zamków, które trzeba zobaczyć obowiązkowo. Na przestrzeni wieków kórnicka warownia czterokrotnie zmieniała swoje oblicze. Od niewielkiego średniowiecznego zameczku po romantyczną rezydencję w stylu gotyku angielskiego. Wielkopolska twierdza przez wieki należała do ważnych rodów magnackich. Pierwszy zamek w Kórniku wzniósł brat biskupa poznańskiego Mikołaja w latach 70. lub 80. XIV wieku. Kolejnymi właścicielami byli Górkowie. W 1426 roku założenie zostało rozbudowane przez kanclerza kapituły poznańskiej Mikołaja Górkę. Pod koniec XVI wieku gościł tu zmierzający na koronację Henryk Walezy ze świtą. Impreza, którą na jego cześć wyprawili Górkowie, przeszła do legend. W drugiej połowie XVIII wieku Teofila z Działyńskich-Potulicka przebudowała stary zamek na rezydencję w stylu francuskim. Od 1819 roku zamek był własnością Tytusa Działyńskiego, który przebudował warownię na neogotycką rezydencję według planów Karola Friedricha Schinkla. Zamek stał się jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce. W 1880 roku zamek odziedziczył Władysław Zamoyski. W 1924, tuż przed śmiercią, bezdzietny Zamoyski przekazał całe swoje dobra, w tym zamek wraz z imponującą kolekcją dzieł sztuki, narodowi polskiemu. Obecnie na zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami. Są tu m.in. meble z różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra. Najokazalszym wnętrzem rezydencji jest sala mauretańska, początkowo przeznaczona na bibliotekę, później na salę muzealną. Do dzisiaj eksponująca pamiątki narodowe, w szczególności kolekcje jednej z największych pasji Działyńskich, czyli militariów, szczególnie tych powiązanych z dziejami husarii. Znajduje się tu jedna z dwóch zachowanych w Polsce pełna zbroja husarska ze skrzydłem. W pokoju pod wieżą eksponowane są zbiory etnograficzne i przyrodnicze przywiezione przez Władysława Zamoyskiego z Australii i Oceanii. Salon nazywany był przez Władysława Zamoyskiego pokojem skazańców, ponieważ większość wiszących w nim portretów rodzinnych przedstawia osoby skazane za udział w różnych powstaniach narodowych. Unikatem jest założona w 1828 roku Biblioteka Kórnicka. W jej zbiorach znajduje się około 400 tysięcy woluminów, w tym ponad 30 tysięcy starych druków i 14 tysięcy rękopisów. Najcenniejsze w zbiorach
są dzieła istniejące tylko w jednym egzemplarzu, jak na przykład średniowieczny Ars Moriendi czy żywot Józefa Mikołaja Reja. Sporo miejsca zajmują również rękopisy, z których najstarszy pochodzi z Francji z przełomu IX i X wieku. Zamek posiada swojego własnego ducha i związano z nim legendę. A nie jest to duch byle jaki, bo Biała Dama uchodząca za najsłynniejszego polskiego ducha. Pierwowzorem Białej Damy była właśnie Teofila z Działyńskich. Według legendy w odbudowie zamku pomogły jej odnalezione skarby rodziny Górków. Jednak złe duchy, które strzegły majątku, nie pozwoliły po śmierci zaznać jej duszy spokoju. Codziennie przed północą Teofila schodzi z wiszącego w sali jadalnej portretu. Następnie rycerz na czarnym koniu zabiera ją na nocną tułaczkę. W położonej w pobliżu zamku powozowni obejrzeć można kolekcję powozów londyńskich kupionych przez Jana Działyńskiego w Paryżu w 1856 roku. W położonej 10 km od Poznania Szreniawie znajduje się obiekt o bardzo wyniosłej nazwie – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Niech Was jednak ta nazwa nie zniechęca. Wbrew patetycznemu brzmieniu, muzeum jest bardzo ciekawe i posiada w swoich zbiorach wiele cennych i ciekawych eksponatów prezentujących historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz dzieje polskiej wsi. Ekspozycja mieści się w zabytkowym dworze z 1852 roku oraz w 13 współczesnych pawilonach i kilkuhektarowym parku. Obejmuje kilkanaście działów obrazujących zmiany, jakie zaszły w rolnictwie oraz przetwórstwie spożywczym. Największym magnesem przyciągającym turystów do Szreniawy są wystawy prezentujące maszyny i sprzęt wykorzystywany w rolnictwie na przestrzeni wieków. Znajdziecie tu lokomobile parowe, umożliwiające rozwój wszystkich dziedzin przemysłu, w tym rolnictwa, które jednak dość późno skorzystało z tego wynalazku. Zobaczymy tu również bogaty zbiór samolotów stosowanych w rolnictwie, w tym unikatowe egzemplarze powojennych polskich samolotów przystosowanych do rozpylania z powietrza środków chemicznych i nawozów. Muzeum posiada również bogaty zbiór maszyn i narzędzi służących do uprawy roli, zbiorów i przetwarzania produktów rolnych. Traktory, samochody, maszyny do siewu i zbioru to część, czasami niezbyt odległej, historii polskiej wsi. Muzeum może pochwalić się imponującymi zbiorami, którymi mogłoby obdzielić kilka placówek muzealnych innych branż. Jest jednostką tętniącą życiem i realizującą hasło żywego muzeum. Znajdziecie tu najpopularniejsze zwierzęta hodowane w polskim rolnictwie na przestrzeni wieków oraz bogatą kolekcję związaną z pszczelarstwem. W muzeum nie mogło zabraknąć wystaw związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym. Urządzenia do wyrobu mąki i kaszy, zarówno te najstarsze, ręczne, jak i bardziej współczesne, zautomatyzowane. Maszyny i urządzenia służące do wypieku chleba i ciast, w tym kolekcja pieców chlebowych. Pokaźnych rozmiarów jest również kolekcja sprzętu związanego z przetwórstwem mleka oraz
co zapewne ucieszy niektórych, kolekcja sprzętu do browarnictwa i gorzelnictwa. Muzeum w Szreniawie dzięki swoim bogatym zbiorom nie przypomina innych tego typu placówek w Polsce. Niesamowitą przyjemność sprawia sam spacer po zabytkowym parku. Możliwość odwiedzenia zagrody ze zwierzętami czy obejrzenia niespotykanych i nietypowych dla Mieszczucha maszyn i urządzeń. Jeśli będziecie w Wielkopolsce, warto na jeden dzień wyskoczyć z Poznania i obejrzeć, jak żyli dawni mieszkańcy tych terenów. Zarówno ci bogaci, jak raczyńscy czy działyńscy, jak i ci mniej majętni, pracujący na wielkopolskiej wsi.